Dzień dobry. Jako, że ostatnio stężenie Mazdy na tym naszym Toyotowym kanale było trochę za wysokie, to postanowiłem zrobić Wam taki rawkowy przerywnik. No bo chwilę już rawki nie było, ostatnio jakiś Yaris. Teraz no, Mazda się tutaj przytrafiła, raczej pojawiła. No, ale dzień bez Toyoty RAV4 to dzień stracony. W związku z czym chciałbym Wam pokazać taką rawkę przygotowaną do tej słynnej całościówki, do tego naszego 3VZ-owego oscypka. Macie tutaj rawkę. No w tym momencie to nie bardzo wiecie, jaka ona jest, ale ona jest hybrydowa, ona jest z napędem na 4 koła. No i ona jest już w większej części, żeby nie powiedzieć w większej połowie, zmatowiona pod podkład. Masy były popoprawiane, ponieważ okazało się, że te Toyotowe masy są nałożone tak super estetycznie i tak jakościowo, że trzeba było odrobinę z nich powycinać, poodcinać, ponieważ w wielu miejscach Toyota zostawiła o takie dość podobne jak tutaj kieszenie w tej masie. No i tam się tego brudu potrafi sporo nazbierać, także trzeba było troszkę te masy tutaj popoprawiać. Następnie właśnie już etap matowienia. Mamy samochód oklejony przede wszystkim, przynajmniej w większej też części, podobnie jak jest zmatowiony. No tu macie oklejone już drzwi, wszystko na gotowo pod podkład, tylko w tym momencie pozostaje narzucić na to folię, okleić ją też dobrze i szczelnie. No bo o ile gdzieś nam się wypyli wosk pod folią czy pod jakąś taśmą, to jest pół biedy, bo to można bardzo łatwo zmyć. O tyle jak się gdzieś by wypylił nam epoksyd właśnie na jakieś drzwi, na jakiś lakier, na taki element zewnętrzny, no to byłoby trochę to problematyczne. W związku z czym staramy się w miarę dokładnie to wszystko wyoklejać. No tak nam wygląda przedni kielich. To już jest pomatowione. Tutaj ten magiczny otwarty profil. To też będzie zamykane. Zaraz mamy już takie blaszki do tego swoje, które wcześniej wycinaliśmy ręcznie z szablonu. No teraz już po prostu zamawiamy je z lasera. Ze względu na to, że oszczędza nam to sporo czasu. Poza tym powtarzalność też jest no, trochę inna niż przy ręcznym wycinaniu. No i też właśnie szybciej się wkleja, wszystko lepiej trochę pasuje i za każdym razem jest dokładnie tak samo. Tak nam ta rawka wygląda. Nie wiem, czy jakoś Wam tu coś jeszcze pokazać takiego, czego nie widzieliście jeszcze tutaj na jakiejś rawce. No mamy podemontowane, co się dało. Mamy zmatowioną większą część podwozia. To jeszcze do podokańczania prawy próg już jest gotowy, ale jeszcze został tutaj do zmatowienia próg lewy. No i później wyoklejamy to do końca, poprzygotowujemy jeszcze. Oczywiście też odtłuścimy i dopiero na tak przygotowane podwozie będziemy kłaść podkład. Wiem, że były jakieś głosy, że to niepotrzebne, że to nie trzeba, że podkład i tak wszystkiego się złapie. No, wydaje mi się, że dużo lepiej się złapie powierzchni, która ma taką strukturę, niż powierzchni, w której odbija się światło. Ja nie mówię, że to jest jedyny słuszny sposób na zrobienie tego, ale tak sobie wymyśliłem i w ten sposób tutaj działamy. Oczywiście można z tego dobrowolnie zrezygnować, można powiedzieć, że na przykład nie chcę, żeby mi pan matowił podwozie z jakiegoś tam względu. No wtedy też, że tak powiem, na odpowiedzialność klienta
Nie będziemy tego podwozia matowić. Wszystko pójdzie szybciej, sprawniej. Będzie mniej pracy, będzie oczywiście też taniej, no bo wiadomo, że tanio to lepiej. Znaczy, może taniej to lepiej, bo tanio to dobrze. Tak się stopniuje w języku polskim. Tanio, lepiej, najtaniej. A no my robimy tak gdzieś pomiędzy taniej a lepiej. W każdym razie zabieram się za jakieś tutaj wykończeniówki, żeby to już mieć wszystko gotowe. Potem podkładujemy i na to się będziemy bawić z masami. Masy jak zwykle nasze, znaczy nasze, innotekowe nasze, tak przez zasiedzenie ten innotek się tutaj zrobił nasz, więc masy innotekowe, na to pójdzie lakier i dopiero wtedy będziemy montować zawieszenie, które oczywiście samo i w tak zwanym międzyczasie się do tego montażu wylakieruje. Na razie zawieszenie mamy w piaskarni. Później też będziemy właśnie epoksyd i na to lakier. Wszystkie śrubki będziemy smarować. No jak zwykle przy takiej całościówce. Tu jeszcze chyba było zlecenie, żeby wylakierować zaciski i żeby zrobić coś z tym gniazdem sławetnym od tego układu hybrydowego. W związku z czym pokażę Wam później też w następnym może filmiku, czy zrobimy sobie jakiś osobny odnośnie tej naprawy gniazda. Tu akurat jeszcze tej naprawy jako takiej nie ma, bo samochód jest fabrycznie nowy, ale no, w kilku letnich tych rawkach już takie naprawy wykonujemy, ponieważ czasem to gniazdo jeszcze da się w miarę jakoś uratować, a czasem już uratować się go nie da. Także wreszcie może Wam pokażę, na czym ta naprawa polega, jak to wygląda, ile też to trwa, coś Wam tam opowiem. W związku z czym będzie już jakaś alternatywa dla tej wtyczki, tego złącza, żeby nie było z tym problemów akurat wtedy, kiedy będziecie potrzebowali samochodu. Kończę marudzenie, bo wiem, że niektórym mój głos bardzo szkodzi. W związku z czym nie przedłużam. Ta krawka nam wygląda od spodu. Rozebrana, przygotowana, częściowo zmatowiona. No, jak będziemy już mieli wypodkładowane, czy tam zakończony jakiś tam kolejny etap, to spróbuję Wam jeszcze coś tutaj dokręcić.